A kojarzysz pierwszy wywiad po wygranym finale? Niestety kojarzę. Przeżyjmy to jeszcze raz i zobaczmy uciekającą Gosię, Glinkę, Morgenthalę chwilę po wygranym mistrzostwie. A ja uciekam. No nie, bo nie będę miał, sam nie będę mówił, no. Czekaj. A ja uciekam, ja nie mogę tu stać, mnie tylko rozpiera. Drodzy Państwo, ze mną jest drugi bohater tego filmu, Tomasz Swędrowski. Tomku, pierwsza rzecz, kompletnie się nie zmieniłeś. Tak, ja nie wiem, jak patrzę na te zdjęcia, to nie wiem, czy on się śmiać, czy płakać, ale chciałem na tę okazję wąsa zapuścić dzisiaj, ale nie zdążyłem, tak. Drodzy Państwo, 2003 rok, Tomek, to był pierwszy nasz medal, który mogłeś komentować na antenie telewizji Polsat, na antenie telewizji Polsat Sport, ale w sumie ile medali przez te dwie dekady komentowałeś? No tego się trochę uzbierało, jest dwucyfrówka, 11. 11 medali. I najbardziej, pamiętasz ten pewnie pierwszy i ostatni? Tak, ten pierwszy na pewno to z trzech powodów. Wiadomo, pierwsza nasza wielka transmisja, nawet mam gdzieś ten wykres oglądalności. Szkoda, że go tutaj nie zabrałem, no, ponad 5 milionów chyba w piku było. Ty studio wtedy prowadziłeś, to tak, żeśmy nie mogli się tam usłyszeć też, no ale to były nasze początki, ale był złoty medal. Ta Turcja to była podzielona na takie trzy etapy. Gosia dobrze wie, uciekała, to był ten ostatni etap, ale ten pierwszy to była kontuzja Asi Mirek tuż przed rozpoczęciem całego turnieju. Drugi etap to jak nam Bułgarki pomogły, już było po meczu w zasadzie, one wychodziły z powrotem na boisko i zostaliśmy w tym turnieju. No i ten trzeci etap to jest ten wielki półfinał w wykonaniu Gosi Glinki i całej naszej drużyny i to utkwiło w pamięci najbardziej. Jeśli dobrze pamiętam, 41 punktów Małgorzaty Glinki, długo to był rekord, jeśli chodzi o zdobycz punktową. Tomek, ale kilka tygodni temu, no jeszcze gdzieś w głowie dzwonią te słowa, którymi upajaliśmy się przez ostatnie miesiące. Nie odejdę stąd, jak tego nie usłyszę, drodzy Państwo. Ty wiesz, o czym ja mówię? Ale to już będzie tylko podróbka. Nie ma żadnej podróbki. Tomasz Swędrowski, wielkie brawa, on to tutaj zrobi na żywo. Jesteśmy mistrzami świata! Wielkie brawa!